Hejo! Mam na imię Iwona i zapraszam Was do nowego readingu loga. Ja jestem teraz w moim domu rodzinnym, ale za chwilę transportuję się, przemieszczam się do Krakowa, dlatego za chwilkę Wam powiem, jak już będę w Krakowie, jakie książki zamierzam czytać w tym reading vlogu, bo mam chyba trzy książki wybrane, które chcę czytać. Tak, trzy książki, ale dopiero jak dotrę do pracy, ponieważ teraz muszę się śpieszyć na autobus, żeby zdążyć po prostu do Krakowa, bo kolejny mam dopiero za godzinę i wtedy mogłabym mieć ciężko ze zdążeniem dotrzeć, żeby zdążyć dotrzeć do pracy. I cóż, jak Wam taki reading vlog się podoba, to łapko do góry i zapraszam, zostańcie ze mną na dłużej, a ja już lecę, do zobaczenia później. Dotarłam na miejsce, jeszcze kupiłam sobie taką pastę, to jest z suszonych pomidorów i z orzeszkami chyba pinia. A tu mamy zwykły hummus, za chwilę będę jeść albo jutro, do tego jeszcze malinki. I kupiłam też jeszcze chleb, ale to nie będę pokazywać, więc... W ogóle to było na stoisku na rynku dębnickim, jak szukacie czegoś takiego około greckiego, około arabskiego, to myślę, że tam będzie idealnie, bo tam też była masa oliwek i właśnie masa różnych past, więc dla osób z Krakowa, no to dowiem się później, czy mi smakuje, czy nie. To ponad jest pasta idealna do makaronu, więc wzięłam i będę na kolację jeść pastę z tym makaronem. Hej, hejo, ja właśnie dotarłam na mój pokój, który tutaj będę mieć przez dwa dni. I za chwilę zacznę moją pracę, ale chcę Wam jeszcze szybko pokazać książki, które będę czytała w tym reading vlogu. Więc pierwszą książką, którą jestem już na 86%, jest to na Kindlu, czyli Miłość po sąsiedzku, drugi tom Friendzone, który mogliście o nim coś usłyszeć we wcześniejszym reading vlogu. Jest to historia miłosna, romans, obyczajówka, gdzie jest bardzo dużo nacisk, to naprawdę na dwójkę. W wcześniejszym tomie był nacisk też bardziej na grupę osób, teraz już na dwóch bohaterów. Dobrze mi się czyta. Zobaczymy, jaka będzie końcówka, ale na razie to, co tu się wydarzyło, to jestem niebowzięta. Bardzo mi się podoba. Drugą książką, którą słucham, to w sumie w audiobooku słucham Ukochane równanie profesora Yoko, jakąś tam. I muszę powiedzieć, że ta książka, nie wiem, jak na razie słucham, jestem chyba dwie godziny odsłuchałam już i strasznie męczące dla mnie są te liczby. Może jakbym czytała, to bym to inaczej przyjmowała, bo jakbym widziała, jakbym przez nie przelatywała. A jak je słucham, to wszystkie po kolei po prostu wybrzmiewają. Jak na razie w porządku, dobrze się słucha, tylko właśnie te liczby. Mamy historię profesora, który zatrzymał się tak naprawdę w 1975-1976 roku, jak miał wypadek samochodowy i pewna część jego mózgu została wycięta, był wcześniej profesorem matematyki na uniwersytecie i od tego czasu nie zapamiętuje żadnych informacji, pamięta tylko 80 minut wstecz swojego życia i właśnie do jego domu przychodzi nowa opiekunka, która ma się nim zajmować, nim i jego domem, i on się zaprzyjaźnia z nią i z jej synem, tyle, że on po prostu co 80 minut wszystko zapomina, znaczy tylko pamięta 80 minut. Więc jako taka cała historia jest świetnie wykreowana, to właśnie te liczby. I trzecią książką, którą będę zamierzała też czytać w tym reading vlogu, poczytywać, to jest Wojciech Tochman, czyli Pianie kogutów, płacz psów. Zobaczymy. I cóż, ja teraz zmykam, bo chcę już napić się kawę przed pracą, a za chwilę będę zaczynać. Dzisiaj mam 7 godzin, jutro 7 i w poniedziałek też 7 godzin, więc powinnam szybko zlecieć. I cóż, do zobaczenia w następnym klipie. Bye, bye. No i właśnie spróbowałam tego hummusu i tej pasty. Są przepyszne, ja Wam polecam. Jak szukacie właśnie takich dobrych, nawet nie wiem, jak to nazwać, pasty, rzeczy greckie, no nie wiem, czy to są greckie, czy jeszcze jakieś bardziej arabskie, no to na rynku dębnickim stoi taka budka. Na pewno w sobotę, nie wiem, jak minę dni tygodnia, bo się nie zapytałam pani, ale jak będę mieć możliwość, to w poniedziałek też tam skoczę po jakieś rzeczy, bo są po prostu przepyszne i już nie mogę doczekać się, aż będę kolejny raz w Krakowie, żeby właśnie coś od nich kupić. No a ja teraz lecę jeść taki lunch, bo tak jak powiedziałam przed chwilą, za chwilę zaczynam pracę. Będę pić też kawę, żeby się troszkę obudzić. No i cóż, do zobaczenia już w następnym klipie.
Hejo, jest już przed 20 tak naprawdę i ja skończyłam moją pracę 50 minut temu, w sumie 40 minut temu i jestem już po kolacji, zrobiłam sobie pastę z tą pastą, znaczy makaron z tą pastą, którą kupiłam wcześniej, którą wam pokazywałam. Było bardzo dobre, ale chyba dałam za mało pasty, bo nie do końca jej czułam, a później jak jadłam samą pastę, to po prostu była przepyszna. Ale skończyłam właśnie teraz czytać Friendzone numer 2. I tak jak w pierwszym tomie końcówka mnie nie do końca pasowała niektóre sceny, tak tutaj też mi nie do końca niektóre sceny pasowały. Na przykład było, że Nat bardzo chciała mieć dzieci i że poroniła trzykrotnie, było 7 miesięcy później, że poroniła. I było tam, że każda kobieta jest stworzona do tego, żeby mieć dzieci, że to jest nasz obowiązek i tak dalej. A nie mogę z tym do końca się zgodzić, bo nie każda kobieta jest stworzona do tego, żeby mieć dzieci, nie każda kobieta też chce mieć dzieci. Nie każdy nadaje się na bycie matką, więc to tak troszkę mi wadziło, że tam było tak bardzo po prostu to wyoślone kilkakrotnie. Po prostu miałam wrażenie, że to, co sądzi autorka, to było przekazane na stronę książki i to mi bardzo tam wadziło. Dodatkowo było, że Tina jest w drugiej ciąży i było, że już 7 tygodni w ciąży i później była akcja, się toczyła jakoś tak tydzień, 2 tygodnie i później było 7 miesięcy później i było, że urodziła wcześniaczka. No, jak wcześniaczka, jak w sumie już była po 10 miesiącu ciąży, więc to nie do końca mi pasowało też druga rzecz, wiesz, takie dwa elementy. Jak na razie przy tą końcówkę, nie mam o to sięgać po trzeci tom. Też ta część była bardzo skupiona na dwójce, właśnie na Asherze i na Nat. I jakoś tak strasznie ich było dużo, też było dużo scen erotycznych, co nie zawsze mi pasowało, mogłoby tak jednak być tego troszkę mniej, a tak bardziej się skupić na ogólnym obrazie właśnie całej ekipy, całych ich przyjaciół, czego też mi bardzo brakowało, bo po prostu najczęściej byli tylko w dwójkę przedstawiani, a nie było reszty osób. No cóż, trzeci tom może będzie lepszy. Na razie po niego nie mam ochoty sięgać, jakoś tak się zniechęciłam do tej serii. Myślę, że sięgnę po nią w sierpniu. Na razie jest trzeci tom, czwartego tomu chyba jeszcze nie ma w Polsce, jak w ogóle jest. W ogóle jak jest wydane, to wydaje mi się, że jeszcze nie ma. Więc no w sierpniu jak na razie. Zaczęłam czytać też Pianie kogutów, Płacz psów, ale rozpoczęłam czytać i jakoś tak, jest on świetnie napisany, ten początek, bo jestem na 13 stronie, ale czuję, że nie jest dzisiaj dobry dzień właśnie na tę książkę, więc nie będę jej czytać, a w zamian będę czytała Akuszerkę Kate Utani, jakoś tak, finlandzkiej autorki, czyli finlandzką książkę, finlandzką powieść. Ponoć jedna z lepszych powieści finlandzkich w ostatnich latach, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. O II wojnie światowej w Finlandii. Znaczy książka, powieść historyczna, że tak powiem, tak przynajmniej jest opisana. No i cóż, zacznę ją czytać pewnie za jakiś czas, bo teraz chcę jeszcze skoczyć sobie na spacer na wałach, więc zabieram Was na spacer, ale to tak dopiero pewnie będzie za 15-20 minut, bo jeszcze mam herbatę, jeszcze chcę chwilkę odpocząć. Wiecie, jak to jest po pracy, jestem teraz taka strasznie zmęczona, nie mam na nic ochoty, ale za chwilę mam nadzieję, że siły mi wrócą i że właśnie na zachód słońca, w sumie, który już powoli teraz jest, bo już jest prawie 20, że zdążę i że właśnie przyjdę kawałek ku Wawelowi. I może tam dotrę, nie mam pojęcia, mam tak mniej więcej 20 minut na piechotę pod Wawel. Znaczy po tą drugą stronę Wisły, nie że to konkretnie pod Wawel, ale właśnie po tą drugą stronę Wisły. Teraz jeszcze lecę chwilę odpocząć i będę zaczynać czytać Akuszerkę. Może Anusz, będzie to kolejna świetna książka, bo w sumie w lipcu czytam prawie same dobre książki, jakoś tak się złożyło. No i cóż, do zobaczenia później. Hej, hejo, już jest poniedziałek, czyli co mnie dwa dni później, bo wczoraj w niedzielę jakoś tak do Was się nic nie odzywałam, w ogóle nie miałam ochoty i jakoś tak ten dzień w pracy mnie zmęczył, jeszcze miałam też spotkanie ze znajomymi, tutaj większą ekipą, więc też tak jakoś nie miałam ochoty w ogóle mówić, ani też za bardzo czytać tak szczerze. Ogólnie ostatecznie rozpoczęłam czytać jednak Pianie kogutów, Płacz psów pana Tochmana.
Jestem na stronie 156 i jest to historia oparta na faktach. Tak naprawdę to jest reportaż o Kambodży. O Kambodży teraz, o tym, jak wygląda tam współczesne życie, jak się zmienili ludzie, jak zmieniły się tradycje, obyczaje po Pol Pocie. Czyli tak naprawdę my tutaj znamy w Europie po czerwonych Khmerach, czyli po całej rewolucji, która nastąpiła w latach 80. z tego co pamiętam, gdzie kilka milionów ludzi umarło, jest milion, dwa miliony, tak naprawdę nikt dokładnie nie zna nazw. Też tutaj pierwszy rozdział był taki dłuższy o osobach, które są chore psychicznie i są przywiązywane przez swoich najbliższych do jakiejś pali albo są przetrzymywani w klatkach, ponieważ są chorzy psychicznie, mają najczęściej schizofrenię albo inne różne okołopodobne choroby. Psychozy, właśnie zabrakło mi tego słowa. A po prostu oni wierzą, że zostali opętani przez złe duchy, przez jakieś demony i zostają przywiązani, bo właśnie nie mają dostępu do lekarzy, nie mają dostępu do psychiatrów, nie mają dostępu do medycyny. Ponieważ tak jak było napisane, na cały kraj Kambodży jest około 60-70 psychiatrów. Czyli wtedy jak pan Tochman pisał książkę. Później kolejny rozdział mamy historię różnych osób, które właśnie przeżyły Pol Pota, jak to na nich wpłynęło. Teraz czytałam historię kobiety, która właśnie w trakcie Pol Pota straciła swojego męża, swoją córkę, swojego syna, małego synka, którego urodziła, straciła prawie całą rodzinę, chyba w sumie ostatnio całą rodzinę. Została później zmuszona do małżeństwa z mężczyzną, który też stracił całą rodzinę. I pokazuje nam po prostu, jak się żyło wtedy, jak teraz się żyje, jak to jest, dlaczego w Kambodży ludzie w ogóle się nie dotykają, dlaczego w sumie swoje domy, mieszkania tworzą jakby to była wojna, zasieki, żeby właśnie nikt nie dostał, jak ludzie nie ufają drugiemu człowiekowi. I też widzimy obraz biedoty kraju, jak oni żyją, że tak naprawdę gdzieś mieszkają, a za chwilę mogą przyjść coś ludzie bogaci, powiedzieć, no wy tu już nie mieszkacie, idźcie sobie znaleźć inny dom. Więc książka jest okrutna, książka opisuje rzeczywistość w Kambodży, o której nawet myśmy sobie nie mogli wyobrazić, że tak tam faktycznie jest, że takie rzeczy się dzieją straszne w XXI wieku. W ogóle też było o niewolnictwie, że w Kambodży jest niewolnictwo. To już mnie całkowicie przygniotło. Więc ta książka na pewno nie jest dla osób, które teraz są w jakimś takim gorszym momencie życia, które są bardzo emocjonalne, no bo będzie się ciężko tą książkę im czytać. Mi czyta się bardzo dobrze i jest świetnie napisana, świetnym językiem. Też historie nie są bardzo długie, więc nie mamy prawa się zmęczyć, znudzić, tylko po prostu chcemy więcej wiedzieć. Nawet czasem te historie mogły być troszkę dłuższe. No ale cóż, jeszcze jej nie skończyłam, więc jak na razie bardzo Wam polecam. I teraz lecę czytać dalej i pewnie ostatni raz do Was się odezwę, jak skończę czytać książkę. I cóż, teraz na razie jeszcze lecę czytać chyba do parku, skoczę sobie do parku poczytać. Do zobaczenia później. Hej, hejo, już jest przed 20 tak naprawdę i skończyłam czytać przed chwilą Pianie kogutów, płacz psów pana Wojciecha Tochmana. Żałuję, że ta książka nie jest dłuższa, żałuję, że niektóre wątki nie zostały bardziej pociągnięte, bo naprawdę się świetnie czyta, nie da się oderwać od niej i chcę się wiedzieć więcej. I ja już w tym momencie wiem, że będę chciała przeczytać więcej książek o Kambodży, o tym, co tam się działo, o tym, jak teraz tam sytuacja wygląda. To chyba najlepsze, chciałam powiedzieć świadectwo, ale po prostu najlepsza opinia, że chce się w jakiejś książce czytać więcej o danym rzeczy, o danym zagadnieniu, o danym problemie, o danym państwie. I właśnie tak jest z tą książką. Też jest plus taki, że właśnie ostatnie strony książki to jest podsumowanie, można powiedzieć, nawet nie tyle, ale z posłowie autora, który opisuje, skąd brał, czerpał informacje, kto mu towarzyszył, kto mu pomagał i wszystko jest pięknie opisane.
I właśnie też dzięki temu już wiem, po jakie książki dalej sięgać w tematyce Kambodży, w tematyce Pol Pota, więc dziękuję bardzo. A całość książki bardzo polecam. Tak jak wcześniej powiedziałam, nie dla wszystkich, bo to też książka nie jest dla wszystkich. Wiadomo, że też nie każdy interesuje się Kambodżą, ale myślę, że nawet ci, co się nie interesują Kambodżą, powinni tą książkę przeczytać, bo ja też jakoś, wiecie, Kambodża, okej, okay, piękne świątynie i w sumie tyle, Azja tak naprawdę, a ta książka otworzyła mi oczy na tyle problemów, które tam są. Ostatnimi czasy oglądałam film Najpierw zabili mojego ojca, z tego co pamiętam, właśnie o czasach Pol Pota. Bardzo mi wstrząsnął ten film, mną i moją rodziną, bo razem oglądaliśmy. Film, gdzie tak naprawdę jest bardzo mało słów, jest dużo granie obrazem, dużo granie dźwiękiem i teraz rozumiem, dlaczego tam tak było. Po prostu taka jest kultura Kambodży. To, co się dowiedziałam z tej książki o Kambodży, to po prostu tyle informacji, że jestem w szoku. Bardzo Wam ją polecam, więc jak szukacie świetnego reportażu, to to jest to. Wiem, że będę też sięgała po inne książki pana Tochmana, że też prawdopodobnie mi się bardzo spodobają. No i cóż, ja już mi się żegnam w tym reading vlogu. Mam nadzieję, że taki Wam się podobał, trochę z Krakowa, trochę nie z Krakowa, bo jestem cały czas z Krakowa. Tutaj w sumie tak naprawdę jak teraz nagrywam. Nie szłam na miasto, jakoś tak nie miałam ochoty, nie miałam też siły, w sumie dzisiaj myślałam pójść, ale jakoś tak stwierdziłam, że chcę spędzić ten dzień na ławce, w parku, z książką. Dlatego zrobiłam Wam kilka przebitek z parku właśnie. Mam nadzieję, że Wam się one spodobały. No i cóż, jak Wam taki filmik się podobał, to łapka do góry i zapraszam, zostańcie ze mną na dłużej, a ja już też lecę montować ten filmik.